Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj wczoraj byliśmy w miejscowości Postołowo u kolegi Dominika Polarskiego, a dzisiaj wracając już do domu, my mieszkamy pod Starogardem Gdańskim, przejeżdżaliśmy przez miejscowość Tarchały Wielkie. A jadąc przez tą miejscowość nie wypadało nam nie odwiedzić naszego kolegi, którego wielokrotnie już byliśmy, mieliśmy chyba 2 czy 3 fotoreportaże z nim, a mianowicie kolegi Arkadiusza Koniecznego. Rozmawiając przez chwilkę z kolegą Arkadiuszem, udało nam się też go namówić tutaj, żeby jakąś perełkę ze swojej hodowli tutaj przeznaczył na aukcję, na sprzedaż, ale też jeszcze chcieliśmy go zapytać o to, żeby nam zrelacjonował sezon 2012, jak ocenia już teraz z perspektywy roku 2013, kiedy się przygotowuje do kolejnego. Powie nam może o tych więcej swoich sukcesach. Kolega Arek, proszę bardzo. Więc sezon 2012 dla mnie był bardzo udany. I w kategoriach, i w Generalnym Mistrzostwie Polski. W Generalnym Mistrzostwie Polski zająłem 19 pozycję, a w kategorii B, w Mistrzostwie Polski, byłem 3 przodownikiem. Także no, jestem zadowolony. W regionie też wysoko, w okręgu wysoko. Powiedzmy, że to są wyniki porównywalne z wynikami wcześniejszymi, bo o szczegółowych sukcesach można się zapoznać na stronie internetowej kolegi Arka. U nas proszę tylko wejść do działu Gołębie w hodowli, tam sobie można znaleźć nazwisko Arkadiusz Konieczny, tam te wyniki postaramy się zawsze na bieżąco aktualizować. A te 2012 świadczą też o tym, że jest to hodowca, nie taka, że tak powiem, wybijający się i za chwilę gasnący, ale jest to, że tak powiem, hodowca, który ten wysoki poziom utrzymuje przez kolejne lata. Teraz tutaj mamy właśnie takiego gołębia, którego mówiliśmy, będzie na sprzedaż wystawiony. Więc tak, no, Krzysiek Gmiena mówił, że miał jakąś perełkę naszykował z mojej hodowli, więc jest to syn. Syn mojego superlotnika. Powiedzmy jeszcze numer tego gołębia, którego mamy na sprzedaż. Gołębek jest 6084. Tak, to jest 2010 roku. 10 roku, tak. Oczywiście, przepraszam, powiem kolegom, żeby jednoznaczna była interpretacja numeru. To jest PL099. Rocznik 10 i dalej numer końcowy jeszcze raz? To jest 6084. Tak, to jest niebieski białolotek. Tak. Niebieski białolotek, bardzo podobny do ojca. Tam będzie można zobaczyć jego wyniki ojca. Tak, to jest gołąb. Ojcem jest gołąb, ja to czytam kolegom, to jest gołąb o numerze PL099054430. To jest samiec, jest bardzo podobny ten syn do tego. Identyczny prawie, tak? Identyczny. Na stronie ojciec był 5 lotnikiem Polski w kategorii A. Tego gołąbka, a matką była samiczka 4471, też jest tam jej na zdjęcie. Na stronie dokładnie mamy go. Ona była 10 lotniczką Polski w kategorii A w 2007 roku. Tutaj jeszcze powiedzmy, ojciec jest po jakich gołębiach? Ojciec to już jest krzyżówka, to jest tam krzyżówka Vitusa Millera Fabry z takim szybkim szczepem, ale to tam z innym. Szczegóły w rodowodzie będą wszystkie. Szczegóły w rodowodzie. Także tu muszę powiedzieć, że ojciec ten był 6 razy pierwszy na oddział i wszystkie szczegóły. Tutaj można się zapoznać szczegółowo z wynikami. Jeszcze jako 7-latek w tamtym roku był lotowany. Ojciec. Ojciec, tak. A ten gołąb był lotowany? Ten nie, ten był cały czas w rozpodzie. Czyli w rozpodzie był. Tak, a już ten... potomstwo jakieś jego miałeś, które tak, mogłeś tak. sprawdzić? Jest potomstwo po tym gołąbku i lata. Także z tej linii dużo gołębi mam i dużo gołębi mi się sprawdza. Pokażmy jeszcze skrzydło tego gołębia. To skrzydło. Tu zobaczmy, tak on wygląda. Także widzimy, on jest praktycznie taki jak jego ojciec. A matka z jakiej gołębi się wywodziła? Też z Vitusa Millera? Matka, Fabry? Tak, tak, tak. Matka była 300 Fabry. 300 Fabry. Fabry i z drugiej strony tam był Elzaker. Czyli te gołębie możemy, jak się nazywa na stronie internetowej kolegi, przypomnę jej tylko adres, to są golebie-konieczny.pl i tam można sobie, jak się nazywa, je oglądać szczegółowo, zapoznać się z tymi zdjęciami i osiągnięciami rodziców tego gołębia. A my tu jeszcze koledze się zapytamy, w tym roku tutaj widzieliśmy, kolega przerabia troszeczkę gołębniki. Czy planujesz jakieś zmiany szczególne tutaj u siebie w hodowli? No, gołębniki są, ten pierwszy jest lotowy, przebudowany. Zmiany. No, zmiany. A z jakiego powodu to przebudowanie było? Dla mojej wygody, bo tamte troszeczkę ten pierwszy był niefunkcjonalny, a w tej chwili zrobiłem sobie pod swoją wygodę ruszta. No i przedziały, mniejsze przedziały dla samców i samic lotowych, także no, dla mojej wygody. Także widzimy, kolega to już zawsze hodowca też, żeby poprawić swoje wyniki, osiągnięcia, stara się coś modyfikować. My tutaj postaramy się, tak jak w latach poprzednich, kolegę odwiedzić w czasie sezonu lotowego. Tutaj na pewno odwiedzimy kolegę Arka. Przypomnijmy tylko,
W zeszłym roku byliśmy tutaj na jednym z lotów u kolegi. To akurat był chyba też szczęśliwy lot dla Ciebie wtedy, co? Tak, udany. Wtedy była czołówka w oddziale. Tak, pogoda była piękna. Teraz niestety mamy tutaj za oknem śnieg. No nie jest taka pogoda, że tak powiem, żeby tam spędzać czas. Tutaj jesteśmy u kolegi to w takim domku myśliwskim, bo kolega jest myśliwym. Tutaj możemy go z nim porozmawiać i spokojnie zrobić czy zdjęcia, czy też przedstawić tego gołębia, nagrać krótki fotoreportaż. Natomiast w lecie odwiedzimy kolegę tutaj, kiedy będzie już sezon lotowy. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że również będzie ten sezon szczęśliwy, tak jak poprzednie. A tym razem dziękujemy już i jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę internetową, na nasze aukcje i zobaczenia, zapoznania się, no i może zakupu tego gołębia, którego kolega Arkadiusz przed chwilą prezentował. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.